Cześć, pokażę wam jak zainstalować oficjalnego Pacmana od Surdu Petru na Asusie Transformerze TF300T. Zacznijmy od wejścia na stronę XDA Developers, którą macie w opisie filmu. I mamy tutaj, pokazuje nam się piękne okienko. Mamy tutaj piękną stronę. Pacman, jest to Pacman oficjalny od Surdu Petru. Widzimy wersja AOKP, Jelly Bean Milestone 1, Cyanogen Mod, wersja Recognize Contributor 5 i Paranoid Android wersja 3.6. Mamy tutaj oczywiście Halo, funkcję Cyanogen Moda, funkcję Paranoida i funkcję AOKP. Czyli wszystko w jednym. Właśnie od tego jest skrót Pacman. P od Paranoid, A od AOKP, C od Cyanogen Mod. Takie dosyć ciekawe połączenie tych skrótów. Mamy tutaj screenshoty, tutaj widzimy nawet Halo. Tu jest właśnie Halo. I pack wersja 2.3.0.0. My pobierzemy już pierwszego update'a, który jest. Jest on z 22 czerwca. I zobaczymy jak się będzie sprawdzał Pacman na Asusie Transformerze TF300T. Ja już go pobrałem, już go wrzuciłem na kartę pamięci. Także nie powinno być żadnego problemu. Co teraz robimy? Przechodzimy więc do trybu recovery. Pięknie tablet nam się uruchamia do trybu recovery. Ja to mam na karcie pamięci jak zawsze. I tym razem, chociaż jest to ROM bazujący na AOSP, nie musimy dogrywać osobno gapsów. Google Apps już są właśnie w instalce całego ROMu Pacmana 2300. I mamy. Tak więc standardowo już zaczynamy od Wipe Cache, Delvic Cache, no, albo zwykły Wipe. Akurat 2500 wystarczy zrobić, tylko przesunąć. Jeżeli mamy recovery 2, 4, coś tam lub starsze, musimy zrobić Delvic Cache, Cache i Factory Reset, którego akurat 2500 nie ma. Pacman od Surdu Petru jest na urządzenia z bootloaderem 10.4, czyli dla tych, które... dla bootloadera, który obsługuje oficjalnego Jelly Beana Asusa w wersji 4.1.1. Także jeżeli zaktualizowaliście już do oficjalnego update'a 4.2 i macie bootloadera 10.6, to niestety nie jest dla was, musielibyście zrobić downgrade'a. Ale teraz install, możecie zrobić oczywiście jeszcze backup. MicroSD, Pacman. I w tej właśnie chwili rozpoczyna się instalacja Pacmana od Surdu Petru. Nie potrwa, myślę, ona zbyt długo. Oczywiście, korzystając z okazji, od razu wspomnę, iż jeżeli macie pomysły co do następnych odcinków, śmiało piszcie to w komentarzach lub na adres e-mail seasharttv@gmail.com, który właśnie wam się wyświetlił. Oczywiście w następnym odcinku za kilka dni pokażę wam jak zainstalować kernela, który właśnie jest pod ROM-em w tym samym temacie na XDA, który pozwala nam podkręcić procesor do 1,7 GHz i układ graficzny do 520 MHz. To zrobimy za kilka dni. Najpierw oswójcie się z tym Pacmanem, wtedy go troszeczkę podkręcimy. Tablet może się nieco grzać na tym kernelu, ale jednak Surdu Petru robi właśnie bardzo dobre kernele i myślę, że warto.
A jeszcze za kilka dni oczywiście zrobimy sobie recenzję tego ROMu, prześwietlimy jego funkcję, jeżeli się zastanawiacie jeszcze, czy go zainstalować, czy nie. Myślę, że rozwiejemy wasze wątpliwości. O, instalacja już się kończy. Teraz możemy z powrotem zrobić wipe, cache, delvig. I reboot system. Tablet nam się wyłączy. Niebieski pasek flashowania. To znaczy, że zmiany zachodzą w bootloaderze. Jak zawsze w przypadku, gdy instalujemy jakiś custom ROM. Warto wspomnieć, iż jest to oficjalny Pac-Man, jak już mówiłem. Ale dla TF-300 są dwa Pac-Many. Jeden jest oficjalny, drugi nieoficjalny. Myślę, że ten oficjalny jest lepszy, właśnie chociażby z powodu tego, iż jest on od Surdu Petru. I proszę, widzimy, jest to animacja Pac-Mana. Strasznie przypomina grę Pac-Mana z dawnych czasów, jeżeli ktoś jeszcze ją pamięta. Pack is loading. Pac-Man jest dosyć fajnym ROMem, gdyż możemy skonfigurować praktycznie absolutnie wszystko. Jest to spowodowane właśnie tym, że mamy połączone funkcje CyanogenModa, AOKP i Paranoida, a każdy z tych ROMów ma zupełnie inne funkcje. Może one są podobne do siebie, ale na czym innym polegają? Nie mówię tutaj, żebyście instalowali Pac-Mana, żeby zmienić sobie kolorek zegarka, ale są naprawdę ciekawe funkcje, o których jeszcze powiemy. Kurczę, tak właśnie mi się przypomniało, że jednak trzeba Google Apps pobrać osobno. Taka ciekawostka troszeczkę. Także w chwili obecnej jestem bez sklepu Play, ale mam zainstalowanego już Pac-Mana od Surdu Petru. Możemy wejść sobie w ustawienia, albo tablet. Jest widać Pac-Man, Pac Version. Na tej tapecie trochę to się zlewa. Ale widzimy Pac-Man 2300. Możemy też sobie poklikać na Paranoid Android version, wyjdzie nam Jelly Beanek. AOKP version, wyjdzie nam konik, logo AOKP, CyanogenMod version i nasz kosmita, to jest kosmita, ufoludek, nie wiem. Pac, Jelly Bean. Więc ja szybko pobieram Google Apps. I wtedy możemy działać dalej. Okazuje się, że Google Apps mam już na karcie pamięci. Jeszcze zostały po instalacji CyanogenModa 10.1. Dzięki. Oczywiście wy pobieracie Google Apps z tego tematu, do którego dałem wam linka. Ciężko je zauważyć. Są one, link do nich jest podany w instrukcji instalacji. Więc przechodzimy do trybu recovery. Reboot, recovery. I zainstalujemy sobie Google Apps. Od razu widać, że to jest Android 4.2. Mamy tutaj navbara na dole, pasek z zegarkiem u góry. A teraz logo Asusa. Install. Jeżeli pozwolicie, od razu zainstaluję sobie moje aplikacje z kopii zapasowej, którą zrobiłem właśnie dla przed instalacją Pac-Mana. Ale najpierw zainstaluję Google Apps CyanogenMod 10.1 Gaps, żebym teraz CyanogenModa przecież będę nie zainstalował. Jest Google Apps for Android 4.2.2
I mamy. Wy teraz naciskacie Wipe Cage Delvic, Cage, potem Reboot System, a jeszcze szybko wrócę na początek, żeby właśnie zainstalować od razu moją kopię zapasową. Titanium Backupem właśnie zrobiłem kopię zapasową wszystkich aplikacji, jest to taka fajna funkcja, iż mogę zrobić sobie kopię szybciutką, a potem ją przeflashować w recovery. To zajmuje, to jest po prostu szybsze. To nie trwa aż tak długo jak zwykłe, zwykłe przywracanie kopii właśnie w Titanium Backupie z poziomu systemu, tylko po prostu tworzymy paczkę zip właśnie i to jest bardzo wygodne moim zdaniem. Pokażę wam to przy okazji następnego odcinka, jeżeli już będę zmieniał Pacmana, jeżeli przyjdzie taka konieczność. Pokażę wam jak to się robi, to jest dosyć ciekawa, dosyć funkcja. Bardzo przydatne ogólnie, jeżeli często zmieniamy ROMy, robimy kopie z wszystkich naszych aplikacji Titanium Backupem, razem z danymi i tak dalej. I możemy się cieszyć tymi samymi aplikacjami na innym ROMie, bez utraty danych. Bo wiemy, że z Google Play one się od nowa ściągają strasznie długo. Zwłaszcza jeżeli macie takie łącze jak ja, które Asfalta 7 przetwarza no może z godzinę. Czy półtorej, to myślę, że dużo lepiej jest właśnie zrobić taką kopię i potem ją po prostu przywrócić. Jeżeli macie Clockwork Mock Recovery, ta kopia by się przywracała i zrobiła automatyczny restart. W TWRP ten skrypt nie działa, ogólnie to co jest dla Clockwork Mock nie można tego wykorzystać w TWRP i odwrotnie. Jest to super przykład jeżeli chodzi o CyanogenMod moda, gdzie właśnie mieliśmy opcję aktualizacji go przez OTA, ale to było niekompatybilne z TeamWin Recovery Project, a robiło się, powinno się to robić właśnie na Clockwork Mod. Za to na przykład nasz Goo Manager, który jest kompatybilny z TWRP, jest niekompatybilny z CWM. To znaczy chcemy sobie zainstalować jakiś ROM ściągnięty przez z Goo Managera, nie możemy go zainstalować przez CWM. To jest koniec. Wipe Cage, Delvic Cage. Back, reboot system. Jak mówię, pokażę wam tak to się robi, uważam, że to jest dosyć ciekawa funkcja. Teraz od następnych tygodni będziemy się starać więcej odcinków wypuszczać, dużo lepszej jakości. Będzie to naszym priorytetem. I nie tylko właśnie o modyfikowaniu Androida, czy takich tam sztuczkach, ale na bardzo szeroką gamę tematyczną. Oczywiście będzie się trochę dłużej ładowało zawsze po instalacji jakiejś aplikacji, w przypadku właśnie Google Apps czy ogólnie aplikacji będzie jeszcze aktualizowanie Androidka. Zaraz się pokaże takie okienko. Trwa aktualizowanie, to trochę trwa i tego dosyć bardzo nie lubię. Jak się dzieje ogólnie, kiedy zawsze wipujemy Cage i Delvic Cage, jeżeli mamy zainstalowaną aplikację, nie? Jeżeli wipujemy Cage'a i Delvic Cage'a bez zainstalowanych aplikacji, to nam się taki dość nie pokaże, ponieważ on musi zrobić pliki Deodex, czy po prostu uzupełnić machinę wirtualną, jaką jest Delvic, właśnie przy starcie systemu. Długo się troszeczkę ładuje. Back is loading.
Jen. No właśnie, ramy po takim przywracaniu tych aplikacji z tym backupa się strasznie długo ładują. Ale i tak jest to szybsze niż przywracanie kopii Titanium Backupa bezpośrednio z poziomu systemu. Poziom recovery troszeczkę zamuli na początku. Mam takie wrażenie, że on teraz aktualizuje te aplikacje. Że on teraz właśnie uzupełnia machinę wirtualną. Nie jestem pewien, tak może być. A nie, jednak teraz optymalizacja aplikacji. Dobra, przewinę tą operację, gdyż to trochę chwilkę potrwa. Widzimy, Google Apps już nam się zaktualizowały, się zainstalowały poprawnie. Gdyż mamy już możliwość wyboru języka i konfiguracji tabletu. Także nie mam nic więcej do dodania. Optymalizacja aplikacji troszeczkę trwała. Ale dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że jeżeli Wam się spodoba, dacie łapkę w górę. Na dzisiaj to wszystko. Cześć, do następnego odcinka.